Cześć wszystkim, jestem Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim przede wszystkim książkowym kanale. Dzisiaj, jak już wiecie po tytule, będziemy rozmawiać sobie o mojej Lady Jane, autorstwa Cynthia Hand, Brodie Aston oraz Jodie Meadows. Oficjalna wersja historii prezentuje się następująco. Król Edward Tudor umiera i koronę Anglii otrzymuje nie tak jak powinna jedna z sióstr Edwarda, tylko jego kuzynka Lady Jane Grey. 16-letnia Jane Grey zostaje wydana za Gifforda Dudleya i włada Anglią przez 9 dni, ponieważ po tym czasie korona zostaje jej odebrana, a sama dziewczyna jest stracona. W tym sensie stracona, że traci swoje życie, bo zostaje zabita. Natomiast w naszej wersji historia potoczyła się nieco inaczej. Tutaj Jane Grey również ma 16 lat, również zostaje wydana za Gifforda Dudleya, a Edward również jest umierający. Ale w Anglii zamiast religijnego konfliktu panuje konflikt między Efianami oraz nieskalanymi. Czyli pomiędzy osobami, które są zwykłymi śmiertelnikami, czyli nieskalanymi, oraz pomiędzy zmiennokształtnymi osobami, które z postaci człowieka potrafią przemienić się w formę zwierzęcą, przez co są właśnie Efianami. No i właśnie przez ten drobniutki, magiczny fakt historia nam się bardzo, bardzo, bardzo komplikuje, ponieważ na przykład Jane, nasza ulubienica Jane, wychodzi za Giffords'a i po ślubie dowiaduje się, że Gifford tak właściwie jest koniem. I ja wiem, że to może wydać Wam się nieco dziwne, natomiast nie martwcie się, Gifford nie jest koniem, właściwie nie powinnam na niego mówić Gifford, tylko po prostu G, ponieważ on woli, żeby mówić na niego G, także od teraz mówimy G. G tak właściwie jest koniem tylko przez 50% czasu, ponieważ za dnia właśnie G jest koniem, a w nocy no jest normalnym, najprawdziwszym człowiekiem. Także w sumie Jane nie ma aż tak dziwnego małżeństwa, jak mogłoby się to wydawać, ponieważ no w sumie jej mąż jest koniem tylko przez 50% czasu, czyli przez 50% jej małżeństwo jest normalne. Rozumiecie? Zaledwie jedna druga tej relacji może Was szokować. Moja Lady Jane to książka nietuzinkowa pod wieloma względami. Zacznijmy od tego, że to jest książka napisana przez trzy autorki. Ale wiecie co? Tej książki nie czyta się tak, jakby ona była napisana przez trzy różne osoby, tylko czyta się ją jako jedną spójną, niesamowitą całość. No i teraz zwracamy szczególną uwagę na fakt, że ta książka opowiada na nowo historię ludzkości. To w dodatku robi to w naprawdę niesamowity sposób, ponieważ narracja prowadzona w tej książce pierwsza jest prowadzona z perspektywy trzecioosobowej, natomiast jest ona podzielona na właśnie na Jane oraz na Edwarda i właśnie my, mimo że czytamy o całej historii właśnie z perspektywy trzeciej osoby, to możemy bardzo, bardzo, bardzo dobrze utożsamić się właśnie dzięki temu podziałowi z poszczególnymi bohaterami i poznać ich myśli bardzo, bardzo dogłębnie. Poza tym autorki zdecydowały się opowiedzieć tę historię w takim bardzo prostolinijnym, bardzo sarkastycznym stylu. Ta książka nawet nie tyle przepełniona jest, co ona po prostu sama w sobie jest jednym wielkim żartem. Natomiast wszystkie te zabawne elementy, dialogi, wydarzenia w niej są z jednej strony jakby podane nam na tacy, ale z drugiej strony to bawi nas w taki nieoczywisty sposób. Ten humor jest po prostu nieoczywisty przez wzgląd na to, że jest na maksa sarkastyczny. Jeżeli chodzi o bohaterów tej książki, to pozwólcie, że skupię się na tym, aby opowiedzieć Wam właśnie o tych trzech głównych postaciach. I tak, moi drodzy, ja z tymi bohaterami miałam taką na samym początku minimalną... minimalny problem, ponieważ oni wszyscy mi się zlewali właśnie przez ten jednolity, sarkastyczny styl, ten zabawny bardzo styl, w którym ta książka jest napisana. Ci bohaterowie mi się po prostu zlewali, miałam wrażenie, że ich żarty są takie same i tak dalej, ale po skończeniu lektury już to wrażenie mi tak w 100% minęło i ja wiem, że każdy z nich ma osobną, niesamowitą osobowość i zacznijmy może od Jane. Jane, 16-letnia dziewczyna z burzą takich rudych, bardzo, bardzo rudych włosów. Jane jest piękną dziewczyną, która, uwaga, uwaga, bo to jest bardzo istotne, uwielbia czytać. Jane po prostu non-stop czyta. I czyta naprawdę wyjątkowe książki, takie jak na przykład Kompletna historia buraka na ziemi angielskiej, tom 5, czy też Sztuka przetrwania w dziczy dla arystokratów. Ogólnie Jane od ludzi o wiele bardziej woli książki, po prostu ta dziewczyna non-stop siedzi w nosie z książką, z nosem w książce. Do tego jest dziewczyną bardzo asertywną, bardzo pewną swego. No i dzięki temu, że jest tak bardzo oczytana, posiada przeogromną wiedzę, to jest jedna z niewielu nastoletnich bohaterek, które ja w 100% pokochałam, ponieważ to, co robi Jane,
jest zawsze logicznie uzasadnione. No dobra, może nie zawsze, ale w 90% jej postępowanie jest logicznie uzasadnione. To, jakie decyzje ona podejmuje, bardzo, bardzo, bardzo pomaga fabule, wpływa na nią, tak porusza ją do przodu. No i w sumie Jane jest taką trochę feministką, mimo że jeszcze wtedy chyba to pojęcie za bardzo nie istniało, to ona jest właśnie taką osobą, która stawia kobiety na równi z mężczyznami i która po prostu udowadnia, że kobieta niczym tak naprawdę od mężczyzny, no dobra, nie no, źle to ująłam, kobieta różni się od mężczyzny, to jest oczywiste, natomiast dorównuje mu naprawdę w wielu, wielu, wielu aspektach, jak nie we wszystkich. No i poza tym, moi drodzy, mamy G. G to jest jedyny z naszych narratorów, który od początku jest Efianinem również. No i tak jak już wiecie, G jest koniem. Za dnia G jest koniem. Przez to nie można powiedzieć, że ma on wielu przyjaciół, natomiast jest niezwykle przystojny jako mężczyzna i niezwykle piękny jako koń. Poza tym G ma duszę prawdziwego poety, artysty i to jest zdecydowanie moja ulubiona postać spośród całej tej trójki. G jest po prostu wyjątkowym człowieko-koniem, z którym totalnie się utożsamiam. A jeżeli chodzi o Edwarda, to prawdopodobnie, gdybyście się poznali, to on powiedziałby wam, że życie jest krótkie, a potem umierasz, a następnie pokazałby wam, jak dziwnie wygląda rola króla Anglii. No i właśnie Edward, pomijając fakt, że jest umierający, to jest również takim totalnie typowym nastoletnim chłopcem. Edward jest kuzynem Jane, myśli o całowaniu, nie z Jane jakby co, natomiast myśli o takim nowym, modnym wynalazku z Francji, czyli o takim francuskim pocałunku z języczkiem. On bardzo chciałby tego doświadczyć, natomiast fakt, że umiera mu trochę, krzyżuje te plany. No i moi drodzy, opowiedziałam już wam mniej więcej, o czym moja Lady Jane jest, jakich tutaj możecie spotkać bohaterów, że jest to najzabawniejsza książka, jaką czytałam w przeciągu ostatnich kilku lat i to dosłownie. Ja nie pamiętam, kiedy aż tak śmiałam się przy jakiejś książce. Jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to to, że ja moją Lady Jane wam z całego serca polecam. W ogóle tak się cieszę, że razem z Zuzą i z Pawłem, jako Kulturalnik 42, możemy tej książce patronować i robić bardzo fajne rzeczy związane właśnie z jej premierą, która jest 19 lipca. Między innymi mogliśmy właśnie napisać blurba, taką polecajkę na książkę, która właśnie znajduje się na skrzydełku, także jeżeli ktoś z was tę książkę gdzieś dorwie w księgarni, to otwórzcie, przeczytajcie, co tam mieliśmy o tej książce do powiedzenia, jeżeli chodzi właśnie o takie mini, mini polecenie. I poza tym również będą dla was konkursy z moją Lady Jane na moich social mediach oraz na live'ach, które się odbędą w najbliższym czasie. A poza tym bardzo serdecznie zapraszam was do zapoznania się z konkursem, który organizuje wydawnictwo SQN właśnie w związku z premierą mojej Lady Jane. Więcej informacji macie w opisie, ale koniecznie zerknijcie ten konkurs, ponieważ konkursu tak dobrego już dawno u nas nie było. I moi drodzy, mi tak właściwie zostało już tylko podziękować wam za obejrzenie tego filmiku, raz jeszcze bardzo gorąco polecić moją Lady Jane, ponieważ no to jest tak zabawne. Aha, i totalnie nie mogę się doczekać kolejnych książek z serii o Jane, właśnie tych trzech autorek. I to już naprawdę wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!